Witajcie! Tak jakiś kolega mnie nastroił, żeby się tak przywitać. A fajnie, bo słuchajcie, zadzwonił do mnie wczoraj, przedwczoraj z samego rana. No i też ja tak przywitałem się normalnie. Cześć, co tam słychać? A ten do mnie, witajcie! I tak mnie po prostu rozbawił tym. Także śmiesznie to brzmiało. No ale co, ale fajnie, dobrze jest, no. Słuchajcie, tu powoli robię porządki przy maszynie, bo jak wiecie, ona już tutaj coraz bliżej ma do tego, żeby ten remont był zakończony. Tutaj te wszystkie takie śrubki, bo to sobie potem pozbieram tutaj. Też w ogóle muszę, słuchajcie, zrobić też jakoś posegregować te śruby, bo bardzo często szukam, któryś potrzebuję, a nie mogę się po prostu do nich dostać, bo jest tego materiału tyle, że trudno po prostu się połapać w tym. Ale słuchajcie, mniejsza z tym. Tu już parę rzeczy, aha, to jeszcze widzicie, o to, i to, i to. To trzeba pozabierać te graty. Dałem wam taki, trudno powiedzieć, odcinek, takie po prostu wrzutki takiego tematu rolnicy szczybnicy. No i jestem bardzo ciekawy, jak to przyjmiecie. Tu patrzę, słuchajcie, co tu jeszcze. No to mam, muszę poszlifować. Trochę tu pilnikiem jechałem, pokażę wam. O, bo muszę to tu zjechać jeszcze kawałek, bo to co było spawane, to tu się po prostu to jakoś zmniejszył ten otwór, no i nie pasuje mi ten stworzeń tutaj. Tu jeszcze, słuchajcie, mam takie i z tego co widzę, to jest chyba właśnie od Ursusa 325, co? Kto to wie? Bo mi się coś kojarzy właśnie, że to było takie. Tylko nie wiem tutaj, czy z tą kostką, czy bez tej kostki, co tutaj jest, jak to wyglądało. Taki mam jeden i on mi bardzo właśnie wygląda tak na Ursusa 325. Nie miałem jeszcze tego w oryginale. Dobra, to sobie później jeszcze dorobię, bo to trzeba, słuchajcie, tu szlifować, to zejdzie jeszcze z godzina. A mi nie o to chodzi, żeby tu godzina na tym schodziła. Tylko... Oto to. Oto to. I tu jeszcze to do góry. O. Dobra, to jest. Mi się przydało to złapać jakoś. Pasek. Paskiem. Czy tu taki drut. No tu jeszcze jakiś może ten łańcuszek wystarczy. No, co tu jeszcze z takich rzeczy? W sumie ja wiem. To co? Zobaczymy, czy działa. Ale to sprzęgło to jest, ja ją muszę je zrobić. O, widzicie? I jeszcze przy sprzęgle to się hamulec ręczny podnosi. Ale pieruńsko ciężko chodzi. No, naprawdę jest kicha. Jest na luzie. Jak to było z tą skrzynią biegów?
daje od razu. Słuchajcie, no tutaj trzeba poprawić te zamki jeszcze. Jednak ten hamulec muszę poprawić, nie wiem czemu, ale to zaraz się tam dowiemy, o co tu chodzi. Rzucam piątkę. Ale działa. Kierunki działają. O!
hamulce. Patrzcie, no dymi się, ale to przez to właśnie sprzęgło, że jak naciskam, ten zaraz idzie na ręczniu. Trzeba to zrobić. Jarek Ogarek też tak miał, pamiętam. Też mu się dymiło strasznie z hamulcy. Nie wiem, co myślicie o pracy tego silnika? Trochę się rozgrzał, bo widzę, że temperatury dostaje już tutaj. Tragedia, no ale będzie ładna maska, będzie wymieniana i robiona jak trzeba. No to zaraz to stuknie, przestanie się dymić, to nie ma problemu. Ja tu zrobię miejsce dla niego. Weźmiemy te kołki, bo one tu się mogą i na pewno się jeszcze przydadzą nie raz. O, jak widzicie, taka próba dzisiaj. Niespodziewana przejażdżka. No, chłopaki mówią w każdym razie, że on lepiej pracuje jak tamta żółta. Ładnie chodzi, lekko, tylko to teraz jest bez tego, bez tura, nie? A jak będzie z turem, to już nie będzie tak lekko. Żadnych stuków na kierownicy w układzie, wszystko jest jak trzeba. Jedną rzecz, którą muszę tutaj zrobić, to poprawić tą wrotnicę, dokręcić ją. Zapominam o tym ciągle. No to łożysko jest niedokręcone, ta piasta znaczy się. Temperaturę złapał. No i trzyma, tutaj nic się nie dzieje, na razie nie widać. Wygląda na to, że parę drobiazgów to koło, znaczy się tutaj ten
to sprzęgło przy tym. No i jedzie w pole. Tyle dzisiaj dla Was takiego krótkiego filmiku z przejażdżki pierwszej Ursusem po remoncie. Zapraszam Was wszystkich do wspierania kanału. Widzicie moją pracę. Jest tego trochę. Lubię to, podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Z tego co widzę, to tak. Staram się dla Was nagrywać najlepsze filmy. Uczę się tego wszystkiego, ale myślę, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No, a dla najbardziej wytrwałych i cierpliwych moich widzów mam jeszcze tutaj na koniec taki bonus. Wziąłem ten, to, jak to się nazywa, nie pamiętam. Nie wiem, to na ramię to nie jest, no ale mniejsza z tym. No i mówię, a oczyszczę, po prostu zobaczę, bo to tak mi właśnie wygląda. Nie wiem, coś tak czasami w kościach człowiek czuje, że to jest to, chociaż tego nigdy nie widział. No i zacząłem to oglądać. No i słuchajcie, miałem rację. Spójrzcie na ten piękny napis. Widać? UC325 i numer części. I to jest Ursus C325, także właściwie można powiedzieć, że mam już skompletowanego Ursusa z 61 roku, bo to był chyba jedyny element, który mi brakował w oryginale do tego ciągnika. Także ja jeszcze zobaczę tylko, czy to ma być, czy tego ma nie być, bo absolutnie nie wiem. To jest element, który pierwszy raz na oczy widzę. Mimo, że tu u mnie leżał parę lat, ale jakoś tak się błąkał między tymi gratami i nie mogłem tego znaleźć. To tyle. Trzymajcie się. Cześć! I'ma go get it tonight.